Jednym z najbardziej dramatycznych skutków picia jest przemoc domowa. Prawdopodobieństwo wystąpienia aktów przemocy w rodzinach alkoholowych jest ponad dwukrotnie większe niż w pozostałych. Zaburzone jest postrzeganie, zaburzony jest odbiór tej rzeczywistości, zaburzone są mechanizmy poznawcze takich osób, które używają alkoholu i w efekcie takie osoby częściej dopuszczają się aktów przemocy. Czyli taka biochemia mózgu w tym momencie decyduje o tym, że ta przemoc staje się faktem. Niektóre badania wskazują, że 40% partnerów znęcających się nad rodziną to osoby uzależnione od alkoholu. Takie osoby cierpią w swoim życiu, ale często nie mają tej świadomości swojego cierpienia, bo taką rzeczywistość przyjmują jako właściwą, że tak powinno być, że często nie uświadamiają sobie tego, że są ofiarami przemocy. Żyją w lęku, żyją w braku poczucia bezpieczeństwa, co później w dalszym życiu jakoś owocuje tym, że wytwarza się u nich tak zwany mechanizm wyuczonej bezradności, że te osoby nie radzą sobie w życiu, nie radzą sobie ze swoimi emocjami, no bo one też nie uczą się rozpoznawać tych swoich emocji, mają tak jakby je trochę zamrożone postrzeganie swoich emocji, zamrożone odczuwanie. Często uciekają też w autodestrukcję i same zaczynają pić. Doświadczają różnego rodzaju stanów depresyjnych, stanów lękowych, albo też piją. Równie dramatyczne konsekwencje ma jazda na podwójnym gazie. Tylko w tym roku policja zatrzymała już ponad 8 tysięcy pijanych kierowców. Najczęściej zatrzymujemy mężczyzn, którzy prowadzą w stanie po użyciu alkoholu. Są nawet takie przypadki, gdzie mężczyzna prowadzi ten samochód, kieruje, a obok siedzi żona, która ma prawo jazdy i jest trzeźwa. I tutaj takie sytuacje nie powinno do takich dochodzić. Jeżeli jest osoba trzeźwa, to oczywiście powinna kierować. Nie powinniśmy też również pozwalać na kierowanie przez osobę nietrzeźwą. Jeżeli mamy wątpliwości, to w każdej chwili możemy to sprawdzić. Najlepszą zasadą jest nie kierowanie pojazdem w ciągu 24 godzin, minimum 24 godziny od spożywania alkoholu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że alkohol zawarty we krwi zanika bardzo wolno. By poradzić sobie tylko z jednym kieliszkiem wódki lub wina, organizm potrzebuje od 60 do 90 minut. Po wypiciu krótkim śnie, zimnym prysznicu i filiżance kawy, następnego dnia rano wiele osób wsiada za kierownicę, sądząc, że może już prowadzić. W Polsce dopuszczalna wartość promili to jest 0,2 promila. Jest to stan po użyciu alkoholu, wykroczenie. Od 0,2 do 0,5 wniosek oczywiście do sądu o ukaranie, grzywna w wysokości do 5000 zł, zakaz prowadzenia pojazdu do 3 lat i jeżeli mamy zatrzymane prawo jazdy powyżej 1 roku, to musimy ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Jeżeli przekroczymy 0,5 promila, to jest już przestępstwo i wówczas jesteśmy karani za przestępstwo umyślnie, jesteśmy zapisani do rejestru karnego, poza tym wyższa jest grzywna, bo grzywna może wyjść a nawet 720 tysięcy złotych. I poza tym sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdu do 10 lat lub pozbawienie wolności. Każdy, kto wsiada po pijanemu za kierownicę, staje się potencjalnym zabójcą. Po alkoholu zmniejsza się bowiem uwaga, zawęża pole widzenia, spada sprawność reagowania. W zeszłym roku w Zachodniopomorskiem pijani kierowcy byli sprawcami 141 wypadków, w których zginęło 26 osób. Jeżeli zatrzymany zostanie kierujący w stanie nietrzeźwości, to my kierujemy taką osobę na badania lekarskie, czyli koszt jest 300 zł i na badania psychologiczne, czyli dodatkowo 300 zł. Sprawdź już dziś, czy Twoje picie jest bezpieczne. Pomoże Ci w tym test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu. Znajdziesz go na stronie www.parpa.pl. Na tej samej stronie znajdziesz też listę poradni terapii uzależnień od alkoholu. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje picie jest bezpieczne, pójdź do specjalisty. Taka pomoc jest bezpłatna, nawet dla osób nieposiadających ubezpieczenia.